Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa serdecznie w murach Śląska-Cieszyńskiego, Muzeum Śląska-Cieszyńskiego, Muzeum Śląska. Dużo muzeów ostatnio na naszej ziemi jest. Muzeum Śląska-Cieszyńskiego. My tę wystawę nazwaliśmy Czesław Kurjactwo w zbiorach Muzeum Śląska-Cieszyńskiego, co jest prawdą i nie jest jednocześnie, ale to nie jest, jest w cudzysłowie. Muszę się wytłumaczyć z tego tytułu. Mianowicie prawie wszystkie te obrazy, a może i wszystkie, mają sygnaturę Muzeum Beskidzkiego w Wiśle, ale my teraz będziemy bezczelnie podkreślać, że Muzeum Śląska-Cieszyńskiego ma tak naprawdę złożone z czterech placówek muzealnych, czyli tej cieszyńskiej i trzech swoich oddziałów, które mieszczą się w Skoczowie, w Górkach i w Wiśle. Także Muzeum Beskidzkie w Wiśle, Muzeum Beskidzkie imienia Andrzeja Piotrowskiego jest oddziałem Muzeum Śląska-Cieszyńskiego. Stąd też powiemy bezczelnie, że te obrazy należą do tych wszystkich czterech muzeów, bo one tworzą jedno ciało. Także mimo, że mają sygnaturę wiślańską, też są w zbiorach ogólnie rozumianego Muzeum Śląska-Cieszyńskiego, a to Muzeum Śląska-Cieszyńskiego w Cieszynie to jest ten jeden z oddziałów jakoby. W każdym razie chcę przywitać tych dwóch panów, którzy tutaj po bokach są, ponieważ oni są sprawcami i tej wystawy, i tego, co za chwilę Państwo zobaczą, co na razie jest tylko jako zapowiedź, ale będzie można kupić po raz pierwszy, w ogóle będzie można kupić katalog ze zbiorami Czesława Kurjactwa, czego strasznie się cieszymy i czego, jakby to powiedzieć, sprawcą jest pan profesor Jan Burczyk, który chodził za tym tak długo, aż to wychodził, prawda? To długie to lata były, ale to dzięki pana pasji i zaangażowaniu i upartości doszło do powstania tego pięknego albumu, który będą Państwo mogli zobaczyć, ja myślę, za jakieś 2-3 tygodnie, jakoś tak, 2-3 tygodnie. Wydawcą tego albumu jest Urząd Miejski w Wiśle. Ale żeby uporządkować sytuację, więc ja Państwa serdecznie witam, cieszę się, że Państwo w muzeum, w progi naszego muzeum dzisiaj wstąpili. Zaraz oddam głos panu Janowi Burczykowi, żeby przedstawił ten piękny album, a potem kurator wystawy, i to jest osoba tutaj w tym momencie najważniejsza, czyli pan dr Michał Kawulow, który jest, to jest też ważna informacja, chyba że już Państwo wszyscy czytali o X-a Głos Ziemi Cieszyńskiej i Facebook, że to już Państwo wiedzą, że pan Michał Kawulow, pan dr Michał Kawulow jest od 1 grudnia kierownikiem Muzeum Beskidzkiego imienia Andrzeja Podrzowskiego w Wiśle, także ja nie wiem, czy tak... Przywitajmy pana kierownika! Dobrze czuł, bo to różne sprawy trzeba roztrząsać, no, więc to już są. A pani doktor Małgorzata Kiereś 1 grudnia, od 1 grudnia zajęła się pracą naukową tylko, a już nie administrowaniem. Także to nie jest żadne przejście na emeryturę, nic takiego. To jest tylko zajęcie się pracą naukową, a nie administrowaniem już muzeum. Także po prezentacji albumu pan dr Michał Kawulow Państwu opowie o tej wystawie. Ja się strasznie cieszę, że panowie obaj się zgodzili na takie przedsięwzięcie i właściwie mnie zaproponowali, także ja się bardzo cieszę i oddaję panu profesorowi głos a propos więc tego skarbu. Pomysł w ogóle tego albumu zrodził się tutaj, w poprzedniej wystawie, to było w 2008 roku, gdzie sobie zdałem sprawę z tego, że tych ludzi, którzy pamiętają jeszcze Kurjactwo, znali go, jest coraz mniej. I to było trochę zasmucające. I też zacząłem odgrzebywać wszystko to, co miałem, plus to, co inni ludzie mieli. No i trwało to 13-14 lat. I macie Państwo, ja to może puszczę w obieg, proszę bardzo. Tak się składa, że nam się ten program trochę rozjechał, dlatego, ponieważ to miało być dzisiaj, tutaj miały być sterty tych ksiąg i można by było je dostać. No, tak się niestety nie złożyło. No bo poślizg, w międzyczasie jeszcze była taka wpadka na czeskiej stronie, gdzie to miało być drukowane, mianowicie w drukarni Prochaski, która splajtowała przejściowo. No i trzeba było szukać nowej pomocy,
znaleźliśmy w postaci Arki i bardzo się z tego cieszę. Jest to profesjonalnie, tak sądzę, wydane. Chodziło o to, żeby to było wydane w picobello, a nie w jakimś takim brulionowym wydaniu, bo wszystkie dodatkowe, dotychczasowe wydania były właściwie broszurowe. Broszurowe, tak. Więc to jest artysta takiej klasy, że nie można jego promować przy pomocy właśnie niedoskonałych środków technicznych. Przyznam się, że do tego dzieła zabierał się mój ojciec. Ale wtedy była fotografia czarno-biała. On sam pracował amatorsko na formacie 13-18 cm. No, ale to Państwo wiecie, łatwo się możecie domyślić, że to nie jest promocja obrazów olejnych, pięknych w kolorze. Kuriato należy do nurtu kolorystów polskich, to są lata mniej więcej 30. No i dlatego trzeba to było przedstawić bardzo porządnie. Wszystkiego tam nie napisałem w tej książce, jak on sobie radził z dziećmi, które są ruchliwe, niesamowicie niespokojne i nie dają się tak łatwo wcale portretować, dlatego portrety dziecięce mają swoją cenę i inaczej się na nie patrzy. Więc on wymyślił sobie, ja byłem osobą portretowaną, to trwało ten seans 2 godziny, musiałem stać spokojnie, najpierw wycelował we mnie pędzlem, to się nazywa metoda Paramota, pomierzył proporcje, naniósł je na płótno, no i za 2 godziny mogłem zobaczyć, co on namalował. Namalował twarz, namalował głowę. No i to było na ten pierwszy dzień wystarczająco. Po kilku dniach przyszedł znowu i była druga sesja, 2-godzinna. I potem jeszcze przyszedł jeden raz i to trwało 20 minut, gdzie dosłownie popatrzał na to i zrobił kropkę w oczach białą farbą. I to była decydująca sprawa, bo ona ukierunkowuje spojrzenie postaci. Moja koleżanka mi opowiada, jak on ją portretował. Ona miała suknię w falbanku, tam jest w tym albumie, i nie chciała także siedzieć na kraju stołu i trzymać tą falbankę w ręce. No jakoś to puszczał na rowerek, objeżdżała parę razy stół, no i znowu sesja dalszy ciąg, 6 godzin to trwało. Inna była przygoda takiej drugiej dziewczynki, która była ufryzowana bardzo ładnie ubrana. Jak kurator przyszedł, to zmierzył jej włosy po prostu, wprowadził nielad artystyczny i dopiero wtedy ją portretował. No to są takie, wynalazł też pewną metodę. Mianowicie, żeby uchwycić pozycję człowieka, przegięcie odpowiednie, odmalowywał sobie stopy kredą. Także jak ten człowiek stanął na ten ślad zaznaczony kredą, no to bardzo łatwo on przywrócił po prostu tą pozycję, która była do pozowania potrzebna. Chciałem parę słów jeszcze powiedzieć, bo tak wyrywając parę słów na temat autoportretów. Autoportrety tam są zaznaczone na samym początku, później idą portrety, później malarstwo religijne, pejzaże i martwa natura. Przy autoportretach najczęściej one mają swoją tajemnicę. Albo jest to zanurzanie się w głębię psychologiczną, gdzie artysta próbuje znaleźć się w
w sytuacji jakiejś wymarzonej, w jakimś innym bycie, po prostu przeżyć coś, czego normalnie nie przeżywam. W innym wypadku może tu chodzić o jakąś retrospekcję bardzo głęboką. Igraszki z cieniem. Prawda? Raz ta postać jest w świetle, drugi raz jest w cieniu, pokazana, studiowana. No, to są interesujące rzeczy. Na jednym autoportrecie, on tam jest w tym albumie, Curiazzo przedstawia swoją twarz, a obok widać wyraźnie wychodzi liczba 44 na tle takiej łuny, bo tam się pali jakiś dom. To był 44 rok i on nawiązuje jakby do uczty Baltazara, gdzie oni zrobili sobie ucztę z tych zrabowanych naczyń liturgicznych w Jerozolimie, w świątyni. Zaczęli popijać i towarzystwo pobierać i tak dalej. I niewidzialna ręka pisze mene, mene, tekl, fares. To znaczy policzone, policzone, zważone są dni. I to chciał przypomnieć w tym 44 roku. Prawdopodobnie, że to jest wyliczony ten czas, że on się kończy, że to się skończy, ta wojna i tak dalej. Tu jest jeden, tego nie napisaliśmy, mianowicie z drugiej strony ściany jest akt kobiecy. To jest żona po prostu jego, bo to skąd on miał wziąć jakieś modele w tamtych czasach, kiedy obowiązywało wieczorem zaciemnienie, tak zwana Verdunkelung. Był obowiązek spuszczania czarnego papieru w każdym domu, żeby nie było bombardowań. I ten portret jest, ten akt jest malowany przy świecach, przy dwóch świecach i ta gra tego światła jest bardzo interesująca. Jest drugi taki, który znajduje się w rękach prywatnych, jakby z drugiej strony ta postać wzięta. To proszę Państwa, to są takie dygresje i reminiscencje, które mi się tutaj nasuwają przy okazji prelekcji, która jest moją pierwszą niefachową prelekcją i to jest moja pierwsza emerytalna, niefachowa, to znaczy nie z mojej branży, publikacja, którą popełniłem. Dziękuję Państwu za posłuchanie. Album rzeczywiście powstał dzięki Pana woli. Dzięki woli wielu ludzi. Trzeba iść tutaj. Ale musi być ten początek. To był taki Pan, który sprzyjał bardzo temu. Niektórych już tu nie ma, prawda? No były i prywatne zbiory, do których musiałem docierać i to było czasem bardzo kłopotliwe, bo z żoną jeździliśmy, ale natrafialiśmy na scenerię, która się nie nadaje zupełnie do fotografowania w 300 dpi. Wie Pan, to jakaś lampka, jakieś coś, prawda? I dobrze, jak się wpuścili, bo zdarzało się, że nie wpuścili. No, ale to rzadko. Także fotografowanie w salach muzeum jest super, dlatego, ponieważ fotograf może sobie ustawić bezcieniowy sprzęt, może po prostu dysponować miejscem, no i czasem jest swoim panem. Pan doktor Michał Kawulot jest bardzo obeznany ze szczegółami jego biografii. Możecie go Państwo pytać na wszelkie sposoby. Mam nadzieję. Proszę Państwa, rzeczywiście Pan Profesor wiele szczegółów Państwu powiedział. Właściwie o książce, ale nie tylko o książce, o tej wystawie też.
Natomiast ja chciałem taką krótką retrospektywę czasową zrobić. To właściwie mamy trzecią wystawę Czesława Kuriata w Muzeum Śląska-Cieszyńskiego. I właśnie, no oczywiście wliczamy tą. Wliczamy tą wystawę, o której pan profesor wspominał, od której się to wszystko zaczęło, czyli ta wystawa w 2008 roku. Natomiast jeszcze była wystawa w 1956, którą organizowała żona Czesława Kuriaty, wówczas już wdowa, artysta nie żył. I właśnie tutaj w salach Muzeum Śląska Cieszyńskiego. W ogóle zapis testamentalny żony Czesława Kuriaty był, że te prace, które zostały u niej w domu, że będą przekazane na skarb państwa. Początkowo była nadzieja, że to muzeum, galeria tych prac będzie właśnie w willi prywatnej Kuriaty w Wiśle, nazywa się Światłocień, ona do dnia dzisiejszego stoi, ale stało się inaczej. W 1973 roku decyzją Miejskiej Rady Narodowej w Wiśle te prace, które zresztą Państwo tu dzisiaj widzicie, zostały przekazane właściwie do świeżo powstałego Muzeum Beskidzkiego w Wiśle. Ono na tamten czas nie wyglądało tak, jak wygląda teraz. Musiał być jeszcze przeprowadzony duży remont i potem po 1980 roku, właściwie cyklicznie, jak był Tydzień Kultury Beskidzkiej, prace Czesława Kuriaty były prezentowane szerszej publiczności. Ale tak naprawdę mury Muzeum Beskidzkiego jednak Czesław Kuriat to bardzo rzadko opuszczał, także mamy trzy wystawy w Cieszynie. Jedna była duża w Katowicach w 1987. Więc właściwie tym bardziej się cieszymy, że jest ta książka, która na pewno rozpowszechni imię artysty. No i też się cieszymy, że dzisiaj jest ta wystawa, której główną przyczyną jest właśnie ta książka, o której mówiliśmy. Proszę Państwa, wiele by można było mówić, ale króciutko o samej, jak gdyby tej naszym doborze tutaj tych prac. Pan profesor już mówił o autoportretach i wybrane z większej całości Państwo znajdziecie w tej sali, ja nazywam trzeciej czy drugiej, no tej bardziej w głąb. I ona tam jest najbardziej prywatna, dlatego że jak Państwo tam wejdziecie, na wprost jest właśnie willa modernistyczna Światłocień. Natomiast wokół postacie, które mieszkały w tym Światłocieniu, a więc artysta, jego żona i jego teściowa Henryka Dziewicka. Więc proszę Państwa, tak jak Pan profesor mówił, te portrety Czesława Kuriaty mają specyficzną scenerię. One są zwykle we wnętrzach, które są dosyć ciemne, ale jednak mamy nieokreślone źródła światła, które nam te postacie wydobywają z mroku. I na przykład zawsze zauważymy, że miejsca rozświetlone mają taki grubszy gest malarski, po prostu pojawia się faktura malarska. Miejsca zacienione są gładkie i są dosyć specyficzne wyrazy twarzy. U żony na przykład zobaczymy generalnie smutek, melancholię, zamyślenie, u Kuriaty czasami zblazowanie, czasami jakąś taką znudzenie, czasami nonszalancję, właśnie tego typu dosyć zaskakujące emocje. Jak gdyby najbardziej emocjonalnie neutralna jest ta teściowa, która najczęściej w ogóle pracowała. Ona lubiła pracę na drutach, więc dużo razy Państwo na tych portretach zobaczycie, że ona pracuje. No, opozowała, ale przy okazji właśnie pracowała. Oprócz tego, proszę Państwa, zobaczymy na wystawie wiele pejzaży i można powiedzieć, że dominują te z Wisły, bo rzeczywiście artysta w 1938 roku zdecydował, że tam willę na zboczu Czerni zbuduje. Już z samego domu miał przepiękne widoki na okolice. Z jednej strony Czantorie, z drugiej Stożek, Kobylą, Dolinę Wisły i mógł nią obserwować chociażby z tarasu czy z balkonu, co często robił. Ale jak Wiślanie wspominają, artystę widzieli wiele razy z plenerze, ze sztalugą, z paletą i czasami o bardzo takich ciekawych porach dnia, a właściwie nawet nocy, bo on bardzo lubił świt. Więc czasami jeszcze było zupełnie ciemno, a już Kuriat to gdzieś szedł i on po prostu wyczekiwał tych pierwszych brzasków słońca, które po prostu nakreślą świat w taki sposób, jak on chciał. I tam Państwo zobaczycie, w tamtej części jest taki ciekawy obraz, że cała Wisła jeszcze tonie w mroku jako dolina, ale już światło szczyt Czantori oświetla. I właśnie jak ja zimą jadę do pracy, wkraczam w progi Muzeum Beskidzkiego w Wiśle około w pół do ósmej, to właśnie zawsze to widzę. Wisła jeszcze jest w mroku, natomiast już Czantoria jest oświetlona i jak gdyby to jest właśnie ten obraz, to jest ten moment.
właśnie Kuriat te bardzo takie momenty interesowały. On w ogóle twierdził, że dobry obraz, czy to portret, czy pejzaż, najlepiej jak powstaje w dzień, dlatego że wtedy jest zachowana świeżość wrażenia tego, co on chciał przekazać. Jeżeli się długo pracuje nad obrazem, to po prostu ta intensywność wrażenia maleje, a sam artysta zaczyna się przy tym nudzić, więc im dłużej właściwie, tym gorzej. Więc ta spontaniczność jest bardzo istotna. Ale Państwo zobaczycie też obrazy, gdzie musieliśmy je podpisać, dlatego żeby Państwo nie wiedzieli, że to w Sandomierzu, to również, albo na przykład w Otmuchowie, w Kazimierzu Dolnym. I on właśnie bardzo często tam jeździł, dlatego że jego środowisko artystyczne związane ze Szkołą Sztuk Pięknych w Krakowie, przepraszam, w Warszawie potem, przemianowano na Akademię, właśnie z profesorem Pruszkowskim spod tej Warszawy bardzo często jeździli właśnie do Kazimierza Dolnego. Więc Kuriat to też jeździł, więc na przykład ten pejzaż i jeszcze tam jeden z rzeką Wisłą Państwo zobaczycie. Więc artysta inspirował się wieloma rzeczami, również architekturą, ale również zobaczymy bukiety kwiatowe. Jak tak Państwo przejdą, to je wyłowią i tu znowu muza, żona artysty, spokojnie w zaciszu domowym je przygotowywała dla artysty i właśnie czy kompozycje kwiatowe, czy z owocami, w taki sposób dosyć typowy dla malarzy holenderskich XVII wieku, które Kuriat to bardzo lubił, właśnie w ten sposób również tą dziedzinę malarstwa tworzył. Wreszcie sceny rodzajowe, nie jest ich dużo, ale Państwo zobaczycie orkę, zobaczycie Państwo również taką scenkę, którą zaobserwował w Katowicach bezrobotnych, grających w kartę na hałdach węgla i jeszcze inne. Proszę Państwa, no zachęcamy Państwa do oglądu. Jak artyści mówią, artyści w ogóle zwykle mówią, że cóż oni będą mówić, to same dzieła mają przemówić. Także niech te dzieła do nas przemówią. Także dziękuję Państwu za uwagę. I proszę śledzić może naszą stronę internetową, czy też naszą stronę na Facebooku, gdzie będzie informacja, kiedy ten album będzie już dostępny i będzie się nas jedzie i będzie można go w kasie nabyć. A jak Państwo będziecie w Wiśle, jeszcze nie powiedziałem, to do 15 lutego druga część tej wystawy jest też u nas w zbiorach, więc mamy właściwie dwie wystawy równolegle. Ta będzie dłuższa, prawda, bo do końca marca, ale również właśnie do połowy lutego można u nas zobaczyć pracę Czesława Kuriata.